wszyscy macie do czynienia ze studentami? Tak, tak. Wszyscy. Jak wam się wydaje, kto to jest student? Ola. Moim zdaniem student jest to taki człowiek, który regularnie wykręca żarówki z nie swoich pięter. Tomek chce powiedzieć. Według mnie to student to jest ktoś taki, któremu nie chce się iść do pracy, tylko udaje, że się uczy. Dlaczego mówisz, że udaje? No bo się nie uczy. A skąd to wiesz? No bo mój tato uczy studentów. Studenci rzucają z balkonów różnymi rzeczami, na przykład szklankami, pomidorami, jajkami. Jajkami to ja jestem do tego. Ty rzucasz też jajkami? Czasami, jak mam dobry humor. To studenci regularnie kradną mleko spod moich drzwi. A jak myślicie, czym studenci różnią się od innych ludzi? Studenci od innych ludzi różnią się zachowaniem, ubiorem. W jaki sposób? Na przykład studenci ubierają się bardziej młodzieżowo niż na przykład tacy ludzie z teatru. A po drugie, jak się zachowują, to studenci są bardziej tacy naturalni niż te jacyś tam teatrolodzy, kinematografii. Studenci się różnią też od ludzi w ten sposób, że ludzie na przykład nie chodzą na dyskoteki, tacy już starsi po 50-60 lat, a studenci chodzą na dyskoteki, na różne karnawały, prawda? Urządzają sobie zabawy studenckie, różne otrzęsiny. Po czym poznać studenta? Jest taki bardziej rozerwany, taki młodzieżowy bardziej jest. Ja sobie kiedyś szłam ulicą, a tam idą studenci i śpiewają sobie. Student też się różni, zawsze jak ja spotkam studenta, jak idzie, zawsze ma jakąś torbę na ramieniu i widać, że to jest właśnie torba z zeszytami, z różnymi książkami, z długopisem. Student zawsze gdzieś się śpieszy, nie tak jak zwykły człowiek, a student też zabiegany wpadnie pod samochód i nawet nie zauważy. A wy lubicie studentów? To zależy których, bo niektórych studentów to lubimy, a niektórych to nie lubimy, bo są niektórzy studenci tacy, że na przykład ciągle krzyczą, przeganiają nas, dokuczają nas, sadyszczą się na zwierzętach, a są tacy studenci, że są fajni. A ja zauważam, że młode studentki bardzo się lubią stroić. A dlaczego studentki się stroją? Żeby się podobać studentom. A po co one mają się studentom podobać? Żeby się z nimi ożenili. A jeszcze niektórzy studenci to się żenią, a potem się rozwodzą, bo raczej żona nie chce tego ślubu, bo student bije żonę. A po co studenci się żenią? No żeby, albo ja wiem. Żeby mieć dzieci. No, żeby żona uprała, żeby dała jedzenie, bo studentom bardzo często nie chce się gotować albo prać. No ale żona studenta też jest studentką i też musi się uczyć, też jej się nie chce. To po co student się właściwie żeni? Bo we dwoje jest łatwiej jednak to robić. A po drugie już jak ona mówiła, chcą mieć dzieci. Czasami żenią się tylko dla hecy. Słuchajcie, a co robi student, jak się umówi ze studentką? Czeka na nią, ale też tak samo. Czasami student robi tak, że mówi, żeby studentka przyszła o 15, a sam przychodzi o 16, żeby ona czekała, denerwowała się i potem uważała to za bardzo ważną rzecz, że on przyszedł. Może, żeby ją przestraszyć. Ona czeka, nie ma. Chce iść, a tu ją z tyłu i żeby z nią się trochę pobawić. I jeszcze, żeby ją podarować i mieć dzieci. Studenci jak mieszkają w akademiku i odwiedzają swoje koleżanki, to po co? Żeby porozmawiać o różnych sprawach. Żeby zobaczyć, jak mają urządzone w domu, różne ich, jakie mają ubrania, na przykład jakie rzeczy, czy mają dzieci, męża. A czasami to nawet spędzają kilka nocy pod rząd u koleżanek. A co robią kilka nocy pod rząd u swoich koleżanek? Śpią razem z nimi w łóżku. A po co oni śpią z nimi w łóżku? No, żeby potem parę lat chodzić z nimi, a potem wziąć ślub. Bo to im sprawia przyjemność. A skąd wiesz, że to im sprawia przyjemność? Na to wygląda, bo czemu by mieli spać z dziewczynami, jak im to nie sprawia przyjemności? A co robią dziewczyny, żeby się podobać studentom? Stroją się na twarzy, pudrują, kremują. Jeszcze są takie milutkie, a słodziutkie dla tych studentów, tak przyklejają się, można powiedzieć, do nich.
A co to znaczy, że są milutkie? No do studenta tylko szepczą mu na uszko takie różne rzeczy. A co one mogą mu szeptać na uszko? Co jej ślinę na język przyniesie. Właśnie, kocham cię, takie różne. Komplementy. Komplementy, właśnie. Stara się podać jak najlepsze dania, żeby mu smakowało. W ogóle stara się, żeby tam mu się wszystko u niej podobało. Daje mu dobre dania, na przykład ości sama zje, a da mu rybę. A jak student jest zły, to jak się zachowuje? Niegrzeczny jest, taki niemiły, odpychający, można powiedzieć. Na przykład ten studentka wtedy, którą on kocha i ona jego kocha, przyjdzie do niej i mówi mu: fajnie, masz nowe spodnie. On mówi: to moje spodnie, co ci obchodzą? A na co studenci poświęcają najwięcej czasu? Na relaks. Na uczenie się. Na rozrywkę. Jak się studenci bawią? No na przykład idzie 10 studentów do kina, w kinie szaleją, gwizdzą, także się wszyscy widzowie denerwują, a w ogóle im to sprawia radość, oni to się ze wszystkiego cieszą, nawet choćby było to nie najmądrzejsze. Studenci też się bawią na takich zabawach, w których jest bardzo wiele wódki, a potem to już mówiłem, że idą tacy pijani przez miasto i ich milicja złapie. Wtedy jak na przykład student obleje egzamin, to się upija tak, że potem idzie i nie wie co robi. Na przykład wejdzie na dach samochodu i się cieszy, że idzie po wodzie. A jak zda, to się cieszy i też się upija, ale już nie tak bardzo. Jeszcze gdy się upiją, to wtedy nie wiedzą co mówią, mówią takie słowa, że wszyscy myślą, że chyba pomdleją. Taki student szedł, tak się wciąg i tak mówił różne na kobiety, różne takie im brzydkie komplementy mówił. I te kobiety się zebrały w taką gromadkę i mówią: do domu, wariatów go.